Alex! Co się dzieje? Czekaj. Nie chcę, żeby było ci przykro, albo żebyś się poczuł urażony, ale to jest po prostu jakiś głupi żart. Ale jaki żart? No wymyślili to jego koledzy idioci. One nie mają niczym pojęcia, zresztą ten telefon też jest okej. No to mogłem się tego spodziewać. No ale dzięki temu nie muszę mu chociaż odkupować komórki. No nie musisz. Fajnie, że mnie ostrzegłaś. Zdaje się, że zaoszczędziłaś mi jakiejś głupiej sytuacji. Nie ma problemu. Wiesz co, ja już chyba pójdę, jak najszybciej. No brawo, panowie. Piękny żart. Sami wymyśliliście, czy babcia pomagała? Co ty zrobiłaś? Spaliłaś nam cały żart! A, ojejku. No to bardzo mi przykro, że jesteście kretynami. Miało być śmieszne, no ale co, super. Wszystko popsułaś. Gratulacje. Ekstra. A, bo to miało być śmieszne. A, no to bardzo mi przykro. No. Ale jak chcecie, żeby było śmiesznie, to w takim razie będzie. Nie, zaczekaj. Stój. Ej, nie tam! Już kilkę. Przyszłaś posprzątać? Nie, słuchaj, bo ja cię chciałam ostrzec. Wiem, że może nie powinnam się wtrącać, bo to nie jest moja sprawa, ale myślę, że jednak powinieneś wiedzieć. O co chodzi? No twoi koledzy właśnie kłócili się o ciebie na korytarzu. Ale o co? O to, który ma bliżej ciebie spać. Słuchaj, nie mnie oceniać, jakie wy tutaj sobie wycieczki urządzacie i tak dalej, no ale myślę, że jednak powinieneś o tym wiedzieć. Chyba zwariowałaś, co? No chłopaki, to chyba głupi żart jest, co? Nie słuchaj, dziewczyna tu sprząta tylko i gada głupoty. Słuchaj, możesz mi nie wierzyć, tak? Ale to po prostu z czystej troski, żebyś się nie dziwił w nocy, jak poczujesz na sobie te rączki pod kołderką. Nie, może być głowie lepiej, dobra. Co ty gadasz? Powodzenia. Dobra. Łukasz, przestań, dobra. Nie, ale nie słuchaj. Ale teraz nie do tej. Przestań, dobra, przestań, Łukasz. Łukasz! Przestań, widzisz, że dziewczyna głupoty gada. Nie słuchaj w ogóle.